Dzień dobry w ten piękny, słoneczny dzień. Nareszcie wiosna pełną gębą rozpoczęła się. Zapraszam na otwarcie paczki z nasionami. Paczuszka ta przyjechała tym razem z Polski, z naszego kraju. Jest to uzupełnienie odmian arbuzów, melonów oraz kwiaty. Kwiaty mam niektóre, albo i wszystkie z tej przesyłki, ale te mnie urzekły swymi opakowaniami. A wiecie Państwo, opakowanie robi dobrą robotę, że tak powiem. Przystąpmy do otwarcia. Nasiona są kupione na Allegro. Sprzedawca, od którego kilkakrotnie już kupowałam joda przez Y pisane, Y-O-D-A i szereg cyfr, nie pamiętam jakich teraz. W każdym razie bardzo duży wybór różnych odmian melonów, kwiatów, arbuzów, innych warzyw ma ten sprzedawca. Zapraszam, naprawdę. I niepowtarzalne nasiona. Oho, coś wypadło. Coś tutaj leci. Czekajcie Państwo, muszę wykadrować. A tak chciałam pięknie tulipany pokazać. Ale paczka ważniejsza. Zaczynamy od końca. Ciach. Anguria, czyli arbuz. Janosik żółto-owocowy, żółty miąższ. Dla arbuziarzy doskonale znany z Francji nasiona. Producent z Francji ma ekstra opakowania. A słuchajcie, opakowania robią też, jak już wspomniałam, świetną robotę. Dobrze się sprzedają, wizualnie bardzo dobrze wyglądają. Czytamy. Tak, słuchajcie Państwo, jest to mój czwarty sezon uprawy arbuzów i w pierwszym roku uprawy miałam właśnie janosika. Po rozkrojeniu mieszane uczucia budził we mnie i w rodzinie, ale zwłaszcza we mnie po spróbowaniu go. Był bardzo dobry, ale kurde blaszka, ale ten kolor nie pasował do tego pysznego smaku. No, człowiek się uczy nowego. Uwaga, kolejna odmiana. Mini Blue Hybrido. Mam te nasiona, ale już termin im się kończy, więc kupiłam nowe, świeże. Robimy, proszę, pauzę. Kto jest zainteresowany parametrami danych odmian? Kolejne. Ciach. Asashi Miyako F1. Ten arbuz jest bardzo zachwalany. Nieraz wpadam na forum, tam gdzie o arbuzach mowa. Chcę się przekonać, czy będzie mi również tak smakował, jak i osobom, które tam zachwalają go. Słońce strasznie mocne. A oto odmiana innego producenta polskiego, Odlegutko. A Orangelo, arbuz o pomarańczowym miąższu. Na razie udało mi się wyhodować arbuza tejże odmiany, ale bardzo niewielkiego rozmiaru. Jak jajko kurze. 2 czy 3 sztuki. Jakoś tak. No nie udaje się, nie udaje. No, dalej. Oto przed Państwem nie dynia, jeśli ktoś tak pomyślał, jest to melon. Melon zatta. Fantastyczny wygląd ma. Spróbujemy, jak urośnie. Z melonami ciężka sprawa. Przynajmniej u mnie. One rzeczywiście
są dużo bardziej, według mnie, wymagające od arbuzów. Słońce muszą mieć, nie ma lekko. Kolejna odmiana, melona. Sweet America. F1. Słodka Ameryka. I proszę, tłumaczenie. Wiele, wiele melonów ma ten sprzedawca. Nie sposób wszystkich kupić. To znaczy sposób, ale trzeba sobie finanse przygotować wcześniej. A teraz odmiana, którą mam. Melon Piel de Sapo. Lecz nie mam go w oryginalnym opakowaniu. Teraz już mam. O, tutaj nie jest przyczepiona karteczka z tłumaczeniem, bo producent łaskawie zrobił już fabrycznie na opakowaniu to tłumaczenie. A teraz kapusta. Tak mi się spodobała ze względu na kolorystykę i na karbowane liście. San Michel. O, kto to przyszedł? Mrunia. Zobaczcie, tu mam stanowisko do wysiewu. Dorabiam ziemię w kastrze, doniczki napełniam. Tam są dalie do... Ach, i takie różne, ale to w innym filmie. Wróćmy do tej wspaniałej kapusty. Wspaniała. Inne odmiany kapusty już wykiełkowały w foliaku. Są wysiane na rozsadę. I tą wysieję. Tłumaczenie jest owszem. A dlaczego nie w przypadku pozostałych odmian? Ja się pytam, czemu nie ma wydrukowanego? No dobra, marder. Nie zrzędź. Teraz coś kolorowego. Patrzcie, drodzy Państwo. To jest po prostu ostróżka. Ale zobaczcie, no zobaczcie na to opakowanie. Raz, że duże, czyli bardziej wzrok przyciągają kwiatuchy. Ale jakie piękne kolory. Ja mam tą i tą. A różowej, żółtej nie widziałam wcześniej. Nie wiedziałam, że takie kolory istnieją. A siedzę przecież w tych kwiatkach już jakiś czas. To jest bylina. Zimuje spokojnie w gruncie. Teraz goździk, goździk. Bylina również wieloletnia. Wspaniały. Brodaty goździk. Dwuletnia jest tu napisane. Może ten jest dwuletni, ale u mojej mamy jak raz został posiany, tak co roku jest i nie niknie. A może niknie, tylko nowy się odradza z nasion. Kolejne, zobaczcie. Malwa pełna. Fantastyczna. I jeszcze zostały nam trzy rzeczy. No, nasturcja, do której mszyca lubi przybywać. Kiedyś wysiałam nasturcję wokół arbuzów, koło arbuzów. To był błąd, bo nasturcja właśnie mszyce miała. No i mszyca łatwo się na sadzonki arbuzów przedostawała. Już tego błędu nie popełnię. Ostatni kwiatek. Naparstnica. Tu jest przepiękny kolor z pomarańczką. Taki odcień. Oraz zostały dwie pozycje. Pierwsza to nasiona zaprawiane. Jest to dynia figolistna. Cucurbita ficifolia. Ta dynia, o przepraszam, sygnał jest tu nam niepotrzebny.
na czym skończyłam? Aha, ta dynia służy do szczepienia arbuzów, melonów, ogórków, by były bardziej odporne na choroby, silniejsze. Czyli wysiewamy nasionka. Te są właśnie zaprawiane. O, a pokażę Państwu, jak wyglądają niezaprawiane. Niezaprawiane są w kolorze czarnym. Ja już wysiałam te nasionka parę dni temu. To znaczy nie te, z innych miejsc zakupione. Czyli wysiewamy taką dyńkę, przeznaczoną właśnie do szczepień. Potem robimy nacięcia, nakłucia, zależy którą metodę wybierzemy. I wszczepiamy arbuza, ogórka czy melona, co tam chcemy. Potem należy zachować pewne parametry, by się udało szczepienie. Ja mam za sobą 3 próby nieudane. Tak, mamy napisane. Dzięki odporności na choroby grzybowe jest stosowana jako podkładka do szczepień ogórka i melona oraz arbuzów. Nasiona zaprawiane Kaptan 80 WG. Wysiew nasion przeprowadzać należy w rękawicach ochronnych. I zakupiłam jeszcze klipsy. Mam nadzieję, że będą to inne klipsy niż posiadam. 2 rodzaje. Te, które posiadam, wydają mi się zbyt ciasne, ścisłe. Zaraz zobaczycie Państwo, porównamy. Dobrze, zobaczcie Państwo po kolei. To są klipsy, które kupiłam w tej przesyłce. Chwilkę, trudno taką maleńką torebkę strunową jest otworzyć. No dobra, 2, 3. Czyli mamy tu z tej przesyłki. Tu mamy kupione w zeszłym roku albo 2 lata temu, a tu również od tego samego sprzedawcy, od którego ta przesyłka z zeszłego albo sprzed 2 lat. Z zeszłego roku lub sprzed 2 lat. O, to są chyba takie same. Czyli tu ważna jest też, jeszcze nasiona zostały z tamtego zakupu, czyli tu jest też ważna grubość łodygi. I trzeba do danej łodygi grubości dostosować klipsy. Spójrzcie, tu jest taki rodzaj. Tu jest z zakupu tego. Oraz poprzednie, takie same, tak. Takie dosyć ścisłe się wydają. No, to by było na tyle. Zapraszam do zakupu u tego sprzedawcy. Joda chyba cyferki 1966. Tak mi się wydaje. Ale łatwo jest znaleźć, wpisać daną odmianę. Dobra, wiecie co? Jeszcze na chwilkę przenieśmy się do domu. A zobaczcie Państwo na tle freci strażniczki moich arbuziaków. Zobaczcie Państwo, to są 2 sadzonki. Figolistna dynia z zielonych nasion. 10 kwietnia wysiewana. Dzisiaj jest 21 kwiecień. Tak wygląda. Już można na niej szczepić. Nie ma co czekać dłużej, ponieważ ze środka wyszedł liść właściwy. I to jest z zielonych nasion. O, z takich właśnie, z zakupu kiedyś. Zobaczcie, silna jest dynika. Czy widzicie te 2 kreseczki białe? Tu raz, tu 2. To korzenie. Korzonki już wychodzą, pojawiają się. Nie ma co czekać, trzeba będzie spróbować zaszczepić. A obok jest to shintoza, czyli podkładka do szczepienia dyń profesjonalna. To znaczy dyń, melonów, arbuzów, ogórków. Ona jest coś tutaj chora. Liść jest nieładny. Jest bardziej wiotka. Porównujemy sobie z dynią, z tą, z figolistną. Również 10 kwietnia została shintoza wysiana. Ogólnie mniej mi się podoba. Pochodzi z takiego opakowania. 250 nasion tu było. Dużo mi wyszło do nauki. 3 próby były, 3 nieudane. A zobaczmy, czy skiełkowały inne, bo te już przyniosłam do oranżerii, ponieważ jest tu chłodniej i jest słoneczko.
Dobrze, a teraz jesteśmy na górze w pokoju. Tu jest gorące jak w piekarniku. Arbuzy rozkładane czekają na film, na wysiew. Zobaczcie, tu mam przykryte. Nie tu, tu. Czy wykiełkowały te figolistne? Tu nie, czyli na cztery doniczki to na razie jedno wykiełkowane, które widzieliście. 10 kwietnia siane. Tu figolistna z czarnych nasion. 3 sztuki. Nie wykiełkowało jeszcze. Shintoza. O, shintoza. Ohoho, zobaczcie. W każdej doniczce po 2 nasiona, czyli 8. Zobaczcie. Co to jest? Wstrętny. Do niczego się nie nadaje. I śladu nie widać, bo wykiełkowały inne. Dobra, to na tyle. Kończę i zapraszam na moje kolejne filmy, na relacje z tej uprawy mojej amatorskiej. Pamiętajcie, amatorskiej. Pozdrawiam.